Siemanko ludziska. Witam w Emaenie, innym Emaenie, w Średniej Budzie, jak możecie tutaj zobaczyć. No i lepszym. Wiecie, że już schowki są w innym kolorze. Tutaj też jest inny kolor. Pokażę wam wszystko na pauzie. Czy to krótkie, czy to długie, zobaczymy. Zamontowałem kamerkę, jak tutaj widać, przy łóżku. Zobaczymy. No, jakoś to widać. Nie wiem, czy to się ogarnie, ten obraz. No, miejmy nadzieję, że tak. Co? Można powiedzieć, trasa ta sama. Lecimy na Stembert do Belgii. Na razie będę nagrywać tak. Potem dam kamerkę gdzie indziej, żeby obczaić, jak to wszystko wygląda. No i myślę, że będzie ok, nie? To co? Widzimy się w drodze. Do zobaczenia. Witam z powrotem. Dokręcam 30. Przed Helmstedtem. Mam jeszcze 477 dokładnie kilometrów do rozładunku, ale rozładunek dopiero jest na poniedziałek. Dlatego też wyjechałem w sumie w piątek. Jutro sobie jeszcze tam dojadę. Przed Bielefeldem chciałbym sobie stanąć dzisiaj na noc, żeby się wypauzować. Pewnie 11 wyjdzie, bo tam ile jeszcze? Już godzina. No dokładnie 16 minut po 13. Fajnie idzie, widać, że mało aut jedzie w trasę. Właśnie muszę sobie zapisać jazdę, żeby nie zapomnieć. Można powiedzieć, że pierwsze ujęcie nagrywałem na Nevadzie, w sumie przed ruszeniem. Jedynie minus jest taki jeden w tych akcesoriach, że muszę się zatrzymywać, żeby, no wiadomo, tak? Muszę się zatrzymywać, żeby zmienić ujęcie, czy tu, czy tam, czy tutaj przy łóżku. Więc no trochę to jest takie utrudnienie, no, też pojedynczej, nie? Zawsze jak, to znaczy zawsze, jeździłem jeszcze z Bartkiem, no to albo on nagrywał, albo ja, nie? To, bo ja nagrywałem, jak jechałem i w ogóle. No i tak sobie żyję. Ma niech najnowsze auto w firmie. No przejechane dopiero 177 tysięcy. O właśnie, pokażę wam moje akcesoria. Wiesz, troszkę spało. Tu mam opaskę na głowę, opaskę na klatkę piersiową. Co jeszcze? Różne tutaj, żeby na przykład, nie wiem, do półki przymocować. Mam takie też, taki klips. Właśnie tego klipsa używam tutaj. Fajne, fajne rzeczy. Do szyby. Fajna sprawa, naprawdę. Za 150 zł. Mega. Pauza już skończona. Dokładnie 52 minuty już pauzujemy. 45 minut łącznej jazdy. 46 po prawie. Ok, akurat jest. Pyk. I co, i ruszamy, kurde. Ruszamy. Ujadę jeszcze niecałe 3 godzinki. Można cisnąć. ...476 do celu. Tak jak już mówiłem. Puścił. Będzie na filmiku.
No i bajka. I ciśniemy, lecimy. No, czujnik pasa, tego nie chcę, to wyłączam i odległościówka jak najmniej. A teraz zaraz zobaczycie, tu mam podgląd i sobie oglądam. Tutaj wszystko. Prędkościomierz. I tak tu mam napisane wszystko, ile czasu jadę, i więc mi to niepotrzebne. Ciśniemy, ciśniemy! Moi drodzy, Niemcy, Niemcy, witamy w Niemczech. Hanower. Ja mi się tam rozjebali, na którym pasie. O, coś się chyba stało. Niby jakaś stłuczka. Ale to na radiu wszystko możliwe. Pogoda super. A dzisiaj jeszcze umyłem zestaw, oczywiście, nie? Dzisiaj umyłem na Nevadzie zestaw. I co? Nic. Dupa blada. Za 10 km mam stację i dzisiaj już kończę jazdę. Zostanie mi o niecałe 300 km, więc pasuje. To widzimy się już na parkingu. Koniec pracy. Pauza. Się zakryjemy. Thank you.
się, że tak tyłem do was byłem. Co? Pauzunia. I czas chyba na jakiś film, nie? A, czego nie podłączyłem? Myszki. Szykuję, że trochę popątało. Ole, będzie biało. Wiatr jak cholera, kurde. Witajcie, moi drodzy. Sobota. Następny dzień. Drugi dokładnie mojej trasy. Nie chciałem się wcześniej wstać. Do następnej stacji mam 180 km do Frechen, tam dosłownie kawałeczek za Kolonię. Przygotowujemy do jazdy. O, 2 minuty młotków. Obszedłem auto przed chwilą. O, kierownicę sobie układamy, jak powinno być. Zamykamy, żebyśmy nie wypadli. 2 minutki są. Są. To lecimy! To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. Robimy obejście auta, żeby sprawdzić, jak dobrze stoję na weekend. Taka miejscówka. Dobrze.
pozajmowane. Turek stanął tak, bo miał przy krawężniku ładnie miejsce, ale tak stanął, kurde, że po prostu za blisko było. I bałem się, że jak będzie wyjeżdżać, albo ja, to nawet dla bezpieczeństwa wolałem sobie tu stanąć. Pięknie, ładnie. I co? Weekend. Zostało mi tam chyba 80 parę kilometrów. Zaraz zobaczymy. 83 kilometry. Niecałe 3 godziny jazdy. No, warunki wyłączymy już. No, dobra. Światło też. 6 minut młotków. CB wyłączamy. Witam, moi drodzy. Ja już w południe. Troszkę już sobie tu stoję. No, 5 godzin. Przyjechałem, zaparkowałem. Oczywiście od razu w piżamę, firanki zasłoniłem i co, i się przyspałem tak z 2-3 godziny. Ja już po śniadaniu, po herbacie, wszystko pochowałem. Jeszcze tylko schowam talerz. Dobra, niech to na razie to będzie. Pyk, pyk, pyk. I to od laptopa ta. Opa. I widzicie, jaka jest różnica pomiędzy podwójną obsadą a pojedynczą, co nie? Kurde, niebo a ziemia. Dobra, to do potem. Siema. Ładunków Stembert. Jadę ładować okolice Antwerpii, tam w okolice Unny, Kamen, Belki do Niemiec, nie? Mam jeszcze 145 km do załadunku i lecimy, lecimy! Tutaj jest nowy zjazd. Widzicie, prawie bym, można powiedzieć, prawie bym go przegapił. Zielone, dobra, jedziemy. Ja ten zjazd właśnie też tacie powiedziałem. A jak już załadujemy, to będę jechał tutaj tym wiaduktem. Co już go widzicie tutaj, o. I tak jak tutaj inne ciężarówki jadą. I na drugą stronę i będziemy jechać w stronę Niemiec, w stronę Venlo. Tutaj panią przepuścimy. Tutaj już parę razy w 3M ładowałem.
bardzo fajnie. Bez pasów. Jedynie co to tylko gumy, żeby tylko dać. A no, fajny ładunek, tam ile? 13 ton. No, zaraz idę się zarejestrować, się ubiorę. Znaczy ubiorę, przebiorę. Buty, kask, jak widzicie tutaj na tablicy. Siemanko, jestem już po załadunku. Załadunek 20 minut. Pięknie, ładnie. O, takie boksy, nie? Ja już przebrany i wyjeżdżamy. Kurwa. Do celu 264 km. Więc pięknie, ładnie pasuje. Byleby co, to przedostać się przez Antwerpię, ale nie będzie korków. Przynajmniej nie powinno być o tej porze, nie? Wypoziomowujemy i dalej wyłączamy i lecimy. Świateł nie widzę. Myślałem, że on jedzie, kurde, w moją stronę, wiadomo, moim pasem i kurde, tak. Takie what the fuck. Wyjechałem dosłownie, widzicie, 2 minuty jazdy. Wyjechałem z granicy Venlo. Wykąpałem się. I lecimy na miejsce rozładunku. Rozładunek dopiero jutro. Więc pasuje. Witajcie, moi mili.
wtorek rano, godzina 8:10. Ja rozładowany i jadę na załadunek. Kilometrów do celu. Mam tu lekkie opóźnienie. Już widzę po trasie, ale a spokojnie. Rozładowałem się w magazynie 3M w Niemczech. Rozładunek szybko, pięknie, ładnie poszedł. Ile? 20 minut też. No i odświeczyć. Pogoda nie jest zła, nie pada, w nocy padało jedynie, więc jest troszkę mokro. Dobrze przynajmniej, że nie pada, o, tyle dobrego. No właśnie, zaraz wjeżdżamy na jedneczkę. Czekam Fielden, jestem na miejscu załadunku, ale na razie trzeba czekać. Dostałem taką, można powiedzieć, nie wiem, wizytówkę, coś tego typu. Mam numer 35, tutaj z lewej strony i nad biurem, ale wy tego nie widzicie. Jest numerek, jest tablica z numerem, no i trzeba czekać po prostu na swój numer i wtedy się wjeżdża tutaj. Jak będę wjeżdżał, to dowiem się, która rampa i ładuję 44 palety piętrowane, ale bez PS-ów, bez niczego. Ten tydzień, znaczy tydzień, wyjechałem w piątek, dzisiaj jest wtorek i jeszcze żadnych, ani jednego pasa nie założyłem na towar. Jutro zrzutka okolice Wrocławia, jutro jest środa. Rozładuję i załaduję znów na Belgię, w to samo miejsce, co jechałem. I rozładowałem w poniedziałek rano. Więc co? Zrzutka pewnie, jak załaduję w środę, to zrzutka na piątek, bo w czwartek niestety nie dam rady dojechać, a jak dojadę gdzieś blisko, to i tak już tego nie zrzucę, bo chyba tylko do 15, są do 14, coś takiego. Tylko rozładowują. Więc w piątek rozładunek, więc cały, pełny tydzień, ani jednego pasa nie założę. To mi się podoba. Ale od przyszłego już trzeba, kurde, coś pozakładać, bo brzuch będzie rósł, kurde. Mało ruszania było, bo tylko co, drzwi otworzyć z tyłu w naczepie, deski jedynie rozporowe pozakładać i tyle. Niestety tutaj na zakładzie nie można nagrywać, więc nagrywam tylko teraz, żeby nie mieli jakichś wątów do mnie, bo jest zakaz. No ale niestety, co zrobić? To widzimy się pewnie po załadunku już w drodze do Polski. Wyjeżdżamy z Hilden. Nareszcie, kurczę. Byłem chwilkę po 10, a jest za 10, trzecia. Zobaczcie, a mam 867 km do Oławy, tam gdzie mam zrzutkę. Więc kurde, jest co robić, moi drodzy, jest co robić. A jutro awizacja na 15, więc można powiedzieć, że jest słabo. Na pewno będę musiał mieć zmienioną awizację na późniejszą godzinę, wiadomo.
ale zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Dzisiaj trochę jeszcze ujadę, bo jazdy mam może niecałe 2 godziny. Tutaj będziemy przejeżdżać przez miasteczko.